Sędzio Marciniak daje gra. To jest gra do końca, nie płaczemy, tylko gramy, no. To jest męska gra, nie może płaczemy. Koronę. Mało grania, głównie stałe fragmenty będą robione. W Kielcach nie mamy możliwości treningu na stadionie, który będzie zamknięty, także wszyscy będą to widzieli, więc wszystko musimy zrobić tutaj dzisiaj. Wszędzie jest bez piłki praca. Wszędzie wychodzę i wyciągam zawodnika ze strefy. Nie? Lepiej, żeby kierunkowo się zabrał. Kierunkowo przyjdzie. Pa! O! Każdą teraz stratę, bombki robią wszyscy. Gramy, macie przeciwnika, boisko idealne. Czy jakieś coś, jakiś transfer, będzie coś na zamknięcie okienka? W drugą stronę dzisiaj poszedł. Tak? Mitrowicz. Ja jest tą koroną cały czas, nie? Nie. Znowu cebuli mój? Jestem cebulą, cały czas. Tam wchodzi, jest natychmiastowe skurczenie tkanek, później jest rozkurczenie, że dobrze działa na mikrourazy, takie świeże. Sala do ćwiczeń imienia Piotra Jankowicza. Tak, tutaj powinno być napisane Piotr Jankowicz jeszcze. Przyzwyczailiśmy do tego stopnia zawodników już teraz, że ten trening zawsze to pobudzenie jest. Na tym początkowym etapie mikrocyklu mamy te obciążenia optymalne, dostosowane do kształtowania parametrów. Używamy też niewielkie obciążenia właśnie w dzień przed meczem lub dwa dni przed meczem. Trener dzisiaj mi kazał robić martwy ciąg ze 100 kilo i na klatkę też mi założył 100 kilo i nie wiem, czy to jest dobre przed meczem, bo to tak trochę się źle czuje za mula, a po prostu mnie zmusza do tego. Nie? Tu fajnie zażartował Kwiatek. Czasami tak wypuszczamy właśnie tutaj chłopaków czy trenera, że coś tam przygotowaliśmy takiego ekstremalnego. Oczywiście tak nie jest. Ważną rzeczą w tym treningu jest to, aby po tej podróży, którą mieliśmy, może nie jest jakaś tam zbyt długa, żeby chłopaki troszeczkę rozluźnili te mięśnie. Byli okresy i myślę, że półtora roku temu, gdzie na początku marca, w końcu lutego mieliśmy taki dobry okres, gdzie naprawdę dobrze graliśmy. Martin pospieszył, w ogóle dostał piłkarza miesiąca wtedy, no i od tego czasu przestał grać. No. Teraz znowu wrócił do swojej formy, znowu zaczęliśmy grać piłkę, także no, wszystko to się trzyma na Martinie. No i no, mam nadzieję, że nie dostanę nagrody, bo jemu znowu tam się przewraca wszystko w głowie. No. Well, I don't know what happened. My other teams, max goals I scored, I think was 8. But last season I started to score goals and goals and then I finished the season with 16 and now I start very good also. Czy on jest dalej powinien strzelać? Czy... Nie ma szans, on tylko na liście teraz jest tam trzeci albo czwarty. Jutro pierwszy Imas. Cała jednostka wyznaczona i dziewięciu kolejnych fizjoterapeuci jest Jesus.
na jeden, co jest ważne, że w momencie, kiedy nie decydujecie się na zgranie tyłem do bramki, żebyście przyjmowali kierunkowo. Skoro ona tylko czeka na to, żebyście przyjęli piłkę pod nich, żeby wyprowadzić kontratak po szybkim odbiorze. Pamiętacie mecz u nas? Pamiętacie ten mecz, co było 3-1? Tak, straciliśmy dwie bramki. Agresywnie wyskoczył Kowaczewicz. To musi być zdecydowanie, bo on idzie na raz w tym przyjęciu piłki. On idzie na raz, także bardzo ważne jest to kierunkowe przyjęcie. I zaczynamy, słuchajcie, indywidualnie od Spychały. Dwie akcje w ofensywie charakterystyczne dla niego, fragmenty meczu pierwszoligowych. W tej grze ofensywnej potrafi się podłączyć. Gra jeden na jeden, dribbling, słuchajcie, Cebula. Zawodnik dużo ryzykuje. Bez względu na to, w którym sektorze boiska jest, gra bardzo dużo jeden na jeden. Zmieniliśmy trochę przygotowania pod tą koronę. Mimo, że tam jakby bilans mamy bardziej dodatni, to bardzo ciężko nam się zawsze z nimi grało i po tych doświadczeniach z nimi no, chcieliśmy to zmienić. Chcemy inaczej zagrać, jeśli chodzi o ofensywę, co z tego wyjdzie, zobaczymy. Znając trenera Terry'ego, wiadomo, po meczu gdzieś tam był zdenerwowany, to mimo wszystko on jest taki konsekwentny w tym, co mówi. Czasami trenerzy mówią, że będzie 5 zmian, a nie ma żadnej, to w tym przypadku spodziewam się, że jednak tak będzie. Panowie, bo dużo gadamy od odprawy tutaj, każdy się motywuje, ale najważniejsze to, co każdy ma z was w głowie. To jest trudny mecz, jeśli chodzi o agresję przeciwnika, ale umiemy grać w piłkę, bardzo dobrze gramy w ostatnich meczach i od początku realizacja założeń. Dawaj teraz. Panie, tu nikt za nam za darmo nie da tutaj 3 punkty. Wyjdziemy, zostawimy tutaj kawał zdrowia na boisku. Potrzebujemy 3 punktów. Jedziemy po zwycięstwo! Go wygramy! Jego! Martin i Taras, musicie grać szybciej, bo wy nawet tą piłkę nie tracicie, ale ją poprawiacie, prowadzicie, to oni stoją. Jeden zasadniczy błąd, jaki robicie. Dajecie piłkę w jedną stronę i pchacie. A czemu nie przegracie jeszcze raz, drugi, trzeci? To jest pierwsza rzecz. Druga, Bartek. Jak tylko idzie Jesus, ty tą przestrzeń cały czas musisz wykorzystywać. Zoran, bardzo ważna rzecz. Nie grajcie temu najbliższemu, tak się umawiamy. A zawsze jedno podanie dalej, pamiętajcie o tym. Dawaj, budzimy się, dawaj! Panowie, oni agresywni, a my wtedy pokazujemy się i piłka. Jeszcze 45 minut pracy, jedziemy po zwycięstwo. To wygramy! Jego! Widzieliby, że będzie ciężki mecz. Sztuka jest takie mecz, co wygrywać. Cieszymy się. Macie 3 dni wolnego. Odpocząć, resetować się. Na wtorek chyba przychodzimy do ciężkiej pracy. Znacie się na ciężki tydzień. A najważniejsze dzisiaj zwycięstwo. Brawo za was.